Nadajmy nazwę systematyczną dla cząsteczki o takim wzorze szkieletowym. Najpierw ustalmy nazwę łańcucha głównego. Widać, że najwięcej atomów węgla znajduje się w tym pierścieniu. Zbudowany jest on z 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 atomów węgla więc jest to cyklooktan. Teraz przejdźmy do nadania nazw systematycznych wszystkim łańcuchom bocznym. Zacznijmy od tej grupy. Mamy w niej trzy atomy węgla. Jest to pierścień, więc grupa ta jest pochodną cykloalkanu, dokładniej cyklopropanu, a jej nazwa to grupa cyklopropylowa. Teraz, podążając zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara, mamy grupę cykliczną o czterech atomach węgla w cząsteczce. Jest to grupa cyklobutylowa. Kolejna grupa nie jest już grupą cykliczną. Pochodzi ona odalkanu, ale zwróć uwagę, że pochodzi ona odalkanu rozgałęzionego. Zwyczajową nazwą dla tej grupy jest grupa izobutylowa, jednak my dążymy do nadania nazwy systematycznej dla całej cząsteczki, więc musimy użyć również nazwy systematycznej tej grupy. Jest to grupa 2 metylopropylowa. Kolejna grupa to również grupa 2 metylopropylowa. A ostatnia grupa to grupa cyklobutylowa. W porządku, grupy mamy nazwane. Teraz przejdźmy do kolejnego zadania. Ponumerujmy atomy węgla w pierścieniu głównym. Pamiętaj, że w przypadku cykloalkanów rozgałęzionych najniższy lokant powinien być przypisany do atomu węgla, który jest połączony z grupą, której nazwa jest pierwsza zgodnie z kolejnością alfabetyczną. Teraz pojawia się pytanie, która grupa jest pierwsza? Na pewno nie jest to grupa 2 metylopropylowa, ponieważ wszystkie pozostałe grupy zaczynają się od wyrażenia cyklo, a C jest pierwsze w kolejności. Mamy tu grupę cyklobutylową i cyklopropylową. Grupa cyklobutylowa będzie pierwsza, ale pojawia się kolejny problem. Mamy dwie grupy cyklobutylowe, więc którą z nich oznaczyć jako pierwszą? Tutaj z pomocą przyjdzie nam kolejna zasada. Suma lokantów musi być możliwie jak najniższa. Mamy tutaj kilka możliwości. Po pierwsze, możemy zacząć numerować od tej grupy i możemy podążać zgodnie z wskazówkami zegara. W takim przypadku grupa cyklobutylowa zyskuje lokant 1, cyklopropylowa lokant 2, kolejna cyklobutylowa lokant 4, izobutylowa 5, kolejna izobutylowa 7. Co po zsumowaniu? Daje nam 19. Teraz ponumerujmy atomy węgla w drugą stronę. Grupa cyklobutylowa ponownie ma lokant 1, izobutylowa 3, kolejna izobutylowa, tak jak poprzednio, ma lokant 5, druga grupa cyklobutylowa ma lokant 6 i ostatnia grupa cyklopropylowa zyskuje lokant 8, a to w sumie daje nam 23. Od razu widać, że ta opcja numeracji odpada. Przejdźmy do trzeciej możliwości. Nadajmy lokant pierwszy temu atomowi węgla w rdzeniu cząsteczki i ponumerujmy pozostałe atomy węgla zgodnie ze wskazówkami zegara. Teraz grupa izobutylowa znajduje się przy drugim atomie węgla, kolejna grupa izobutylowa przy czwartym atomie węgla, grupa cyklobutylowa przy szóstym atomie węgla, a grupa cyklopropylowa przy siódmym atomie węgla. Suma lokantów wynosi 20. Ponownie wiemy już, że taki sposób numeracji nie będzie poprawny. Została nam jeszcze ostatnia możliwość. Ponumerujmy atomy węgla przeciwnie do biegu wskazówek zegara. Tu mamy lokant 3, tutaj będzie 4, tu 6, a tu 8, co daje nam 22. Teraz wiemy już na 100%, że pierwszy sposób numeracji atomów węgla w rdzeniu związku był poprawny. Możemy przejść do złożenia nazwy tego cykloalkanu rozgałęzionego. Zgodnie z kolejnością alfabetyczną, najpierw wymieniamy grupy cyklobutylowe. Znajdują się one przy lokancie 1 i 4. Więc mamy 1, 4 odpowiedni przedrostek. Mamy dwie grupy nierozgałęzione, więc przedrostkiem jest di. Teraz nazwy grup cyklobutylo. Kolejną grupą jest grupa cyklopropylowa. Znajduje się ona przy drugim lokancie, więc mamy dwa cyklopropylo. Kolejna grupy dwa metylopropylowe. Znajdują się one przy piątym i siódmym lokancie. Co więcej, są to dwie grupy rozgałęzione, więc musimy opatrzyć je przedrostkiem bis. A następnie podajemy nazwę grupy, którą należy zapisać w nawiasie półokrągłym. A na koniec? Na koniec zapisujemy nazwę cyklooktan. Dotarliśmy do zakończenia zadania. Nazwa systematyczna tego cykloalkanu rozgałęzionego to 1,4-dicyklobutylo-2-cyklopropylo-5,7-bis-2-metylopropylo-cyklooktan.